pierwsze miejsce w kategorii zespół ludowy. A jest to KGW Psa Żaneczki. Wielkie brawa! I zapraszamy do nas. Poplotkujemy. Ja zapytam, bo takie piękne stroje ludowe to pewnie po ludowemu może coś tam w trakcie świąt było też? Też było. Gramy na różnych festynach, piknikach rodzinnych. Organizujemy też kolędowanie w naszym kościele co roku. No, staramy się jakoś kultywować nasze tradycje, zachęcamy naszą młodzież. Też. No właśnie, ciężko było tych młodych zachęcić do tego. W zespole, tak. Na akordeonie gra Jakub Jarosiński, na skrzypcach grzy nam też od dwóch. Też nauczyciel młody, Jakub. Ja myślę, że właśnie to zostało docenione. Mogę tylko zgadywać, bo nie znam szczegółów, jak tam jury decydowało, ale myślę, że to też mogło zrobić tutaj dobre wrażenie, że właśnie kilka pokoleń bierze udział tutaj w wykonaniu tych utworów. Ach, właśnie, tak, mam tutaj cynk, że zrobiło. Odpowiada nam jury, które siedzi obok, tak, że myślałam. Miało to znaczenie. Czy już mamy sobie pójść? Gotowe, to tak. Północ już była oraz Nowy Rok bierze, to są te utwory, które za chwilę nasz laureat Koło Gospodyń Wiejskich Psa Żaneczki dla nas, dla was wykona. Słuchajmy. Thank you.
czuć świętokrzyskie, czuć klimat wiejskiej chaty i tradycje. Bardzo Wam dziękujemy za tę podróż w czasie trochę, tak można powiedzieć, chociaż myślę, że nie można mówić o tym, że to są rzeczy, które są już gdzieś bardzo, bardzo daleko za nami, bo przecież to jest nasza tradycja, którą kultywujemy nie po to, żeby wspomnieć jakieś historyczne rzeczy, ale po to, żeby żyć nią na co dzień. Jeszcze wręczamy oczywiście nagrodę za miejsce pierwsze. Możecie zerknąć, co tam jest po drugiej stronie. Chwila dla reporterów. Brawa! To jest kolejny zespół, który będzie nas reprezentował w Będzinie. I jak zresztą słyszeliście przed chwilą, wszyscy jesteśmy przekonani, że zrobią to znakomicie. Proszę się ładnie ustawić do zdjęcia i bardzo szeroko się uśmiechnąć. Możemy też. No, my nie będziemy tu zabierać chwili tym, którzy na nim zapracowali. Wielkie brawa. Bardzo Wam gorąco dziękujemy i życzymy powodzenia.